melduje pododdział do uroczystych obchodów z okazji uroczystości Dnia Flag Rzeczypospolitej Polskiej. Baczność, spocznij. Baczność, na prawo, patrz. Poczet flagowy. Baczność, do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flagę państwową podnieś! Niezwykle miło mi powitać wszystkich zebranych w tym wyjątkowym dniu. Witam
pana Piotra Soczyńskiego, starostę powiatu głubczyckiego. Witam pana Kazimierza Bedryja, zastępcę burmistrza Głubczyc. Witam pana Tomasza Krupę, burmistrza Baborowa. Witam pana podinspektora Piotra Smolenia, komendanta powiatowego policji w Głubczycach. Witam pana majora Krzysztofa Sitnika, dyrektora zakładu karnego w Głubczycach. Gorąco witam księdza Szymona Sudę, kapelana powiatowego strażaków powiatu głubczyckiego. Serdecznie witam również wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach oraz zaproszonych druhów z OSP powiatu głubczyckiego. Witam również media, które przybyły na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Przy takich okazjach myślimy o patriotyzmie, który jest nieodzowną wartością stanowiącą o sile narodu. Biało-czerwona flaga to jeden z naszych najważniejszych symboli narodowych. Jestem przekonany, że miłość do ojczyzny i przywiązanie do wartości narodowych są bardzo ważnym dla każdego Polaka. Bóg, honor i ojczyzna – te 3 słowa określają Polaka patriotę. I przez stulecia wzlotów i upadków pozwoliły nam przetrwać, by dziś żyć w wolnej Polsce. Zawsze towarzyszyła nam biało-czerwona polska flaga. Znak rozpoznawczy Polaków w kraju i poza jego granicami. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest okazją do oddania hołdu naszym barwom narodowym. Dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Polos za baczność, na prawo, patrz. Komendancie, dowódcy uroczystości proszę. Pan Węgrzyn melduje zakończenie uroczystości. Pododdział baczność, w tył, rozej się, spocznij. Dziękuję za przybycie. Jeszcze raz.